Ze statystyki matematycznej na tym filmie pokażę Wam, jak poprawnie można przeprowadzić test Kolmogorowa-Smirnowa na zgodność dwóch rozkładów. Chodzi po prostu o to, że mamy jedną cechę, która musi być koniecznie ciągła. I powiedzmy, w dwóch próbach porównujemy, tu mamy próbę pierwszą, tu mamy próbę drugą, czy na tych samych danych liczebności układają się w ten sam sposób, czyli powiedzmy sprawdzamy, czy dystrybuanty można uznać jednej próby i drugiej próby, że pochodzą dokładnie z tej samej populacji generalnej. Czyli raz w hipotezie zerowej w tym teście zapisujemy, że jedna dystrybuanta jest taka sama jak druga dystrybuanta. Inaczej słownie można powiedzieć, że rozkłady tej zmiennej badanej pochodzą z tej samej populacji generalnej, czyli są takie same. I w hipotezie alternatywnej mamy zaprzeczenie, czyli że dystrybuanta z pierwszej próby jest inna niż dystrybuanta z drugiej próby. Inaczej mówiąc słownie, można zapisać, że rozkłady tej zmiennej w tych dwóch populacjach są różne, czyli nie pochodzą z tej samej populacji generalnej, nie są, jakby te próby nie są elementami tej samej populacji generalnej. I żeby potwierdzić lub zaprzeczyć hipotezie zerowej, wykonujemy ten test Smirnowa. Nie będzie on skomplikowany, będzie trzeba wykonać takie obliczenia, jak wygląda dystrybuanta w pierwszej próbie, jak dystrybuanta w drugiej próbie. Jest to takie rozszerzenie tego testu Kolmogorowa, gdzie nie badamy tylko, jak jedna próbka jest podobna do konkretnego rozkładu teoretycznego, ale do innego, który powinien być teoretycznie z tej samej populacji, lub też nie. Chcemy to zweryfikować, czy pochodzą dwie próby z tej samej populacji generalnej. I teraz, jeżeli mamy jakieś dane empiryczne, tutaj zapisane w postaci przedziałów, które mają swoje liczebności, to są liczebności z pierwszej próbki i to są liczebności z drugiej próby. Nie są to samo, tak samo liczne próby, ale nie przeszkadza to w określeniu dystrybuanty i dla jednego rozkładu, jak i dla drugiego rozkładu. W tym momencie możemy policzyć na początek odsetki, czyli częstość występowania każdej z liczb. Jeżeli mamy 9 jako element pierwszego przedziału jego liczebność i podzielimy przez łączną liczebność tutaj wynoszącą 20, mamy odsetek równy 0,45, czyli 45%. Jeżeli ja zastosuję, tak jak tutaj widać, usztywnienie, czyli że ciągle będę chciała odwoływać się do 20 i przeciągnę tą funkcję w dół, mamy obliczenia dokonane dla wszystkich wyników po kolei. Łączna suma wszystkich odsetków naturalnie powinna nam dawać 1, a my musimy te odsetki skumulować. Czyli pierwszy wynik jest taki sam jak zwykły odsetek. Kolejna wartość skumulowana, traktujemy to już, że to jest dystrybuanta tego rozkładu pierwszego empirycznego, to poprzednia empiryczna plus bieżący odsetek daje nam wartość dystrybuanty jako tego kumulowanego odsetka. I to przeciągając w dół otrzymujemy do jedynki cały rozkład, ale w postaci tak zwanej kumulowanej, czyli takiej narastającej. Teraz dla drugiej próby powtarzamy tą samą czynność, czyli jeżeli mamy tu liczebności, je trzeba każdy z osobna podzielić przez sumę wszystkich liczebności, czyli tu akurat 8, czyli 4 przez 8 zapisujemy wynik, 0 przez 8 wynik, 2 przez 8 jest wynik i też 2 przez 8 będzie wynik. To, co tutaj mamy, są to odsetki, a my musimy je potem skumulować, żeby otrzymać dystrybuantę empiryczną, ale z drugiej próby. Czyli pierwsza wartość dystrybuanty jest taka sama jak pojedynczy odsetek, a potem kolejny powstaje przez dodanie do poprzedniej wartości dystrybuanty obecnego odsetka. I w tym momencie mamy to wartość dystrybuanty i możemy ją przeciągnąć na wszystkie kolejne wartości poniżej. I w tym momencie tak, mamy wartości empiryczne pierwszej próby i wartości empiryczne drugiej próby. Dokładnie mówiąc, dystrybuanty dla obu z tych prób. I musimy ze sobą te wyniki porównać. Nie są to skomplikowane porównania, ja to zebrałam do głównej tabelki i w niej zestawiłam sobie, jakie są wartości dystrybuanty
dla kolejnych przedziałów z pierwszej próby, jakie są wartości dystrybuanty empirycznej dla drugiej próby, dla tych wartości empirycznych, i te wartości z tych dwóch kolumn trzeba ze sobą porównać. Dokładniej wyliczyć różnicę między pierwszą próbą a drugą próbą w zakresie wyników dystrybuanty. Mamy te różnice policzone dla pierwszego wyniku, wystarczy przeciągnąć w dół i mamy te różnice. Nas interesuje wartość bezwzględna. Ja tu zastosowałam formułkę, że jeżeli wynik jest ujemny, to po prostu przemnóż go razy minus 1, a w innym przypadku, czyli jeśli jest dodatni jednak, to przepisz ten wynik. Można też zastosować funkcję równa się moduł.liczby i podać w tym momencie tą liczbę, z której liczymy wartość bezwzględną. Generalnie za każdym razem wyjdzie dokładnie, nie każdym sposobem, jak ja to mówię, ale ważne do poprawnego wyniku. I u nas dalej idąc, trzeba wyliczyć największą możliwą różnicę między tymi dystrybuantami. Oczywiście tutaj powinno być między dystrybuantą pierwszą a dystrybuantą drugą, a nie teoretyczną. U nas wynosi 0,2 i kolejnym krokiem trzeba będzie policzyć właśnie, jakby ja bym powiedziała, takie uśrednioną wielkość próby, czyli N1 przemnożyć razy N2, a podzielić przez sumę łącznej liczebności. Generalnie wzorek jest tutaj zapisany, że to jest pierwsza liczebność razy druga przez, i tu powinien być symbol dodawania. To tylko jest kwestia wzoru, ale zobaczmy, jak to jest liczone. Ja to policzyłam jako iloczyn tych dwóch wielkości prób przez ich sumę. Więc o, można tak zrobić. Dobra, mamy tą liczebność i wynik jest zapisany. To jest liczebność taka, jak ja bym to powiedziała, generalna N, wynikająca z dwóch prób. I ona wynosi 5,714. Jeżeli ona wyszłaby gdzieś w innym zakresie niż między pierwszą liczebnością próby a drugą, no to zwyczajnie macie błąd i sprawdźcie te obliczenia. I teraz tak, właściwą statystyką testu tego Kolmogorowa-Smirnowa jest statystyka testu lambda. Ona jest liczona jako duża literka D z gwiazdką przemnożona razy pierwiastek z N, które przed chwilą policzyliśmy. Jeżeli to podejrzymy, liczymy jeden wynik razy drugi, choć jest to już policzona statystyka testu, potrzebujemy mieć do tego testu wartość krytyczną, bo w każdym teście statystycznym po obliczeniu statystyki musimy znaleźć wartość krytyczną. I jeżeli przyjmiemy sobie poziom istotności 0,05 albo taki, który był zadany w treści zadania, na początek szukamy wartości dystrybuanty rozkładu Kolmogorowa, tych parametrów lambda, czyli 1 minus alfa. 1 minus alfa wynosi 0,95. Tą wartość szukamy w tablicach dystrybuanty tych parametrów lambda i 0,95 wynik jest tu, a szukana wartość w odpowiedniej kolumnie lambda wynosi 1,36 i tyle będzie wynosiła nasza wartość krytyczna lambda. I w naszym przypadku, w tym teście, statystyka testu wynosi 1,143, a krytyczna 1,36. Czyli zachodzi przypadek tutaj zaznaczony jako drugi, czyli sytuacja, kiedy nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła o tym, że rozkłady są identyczne, pochodzą z tej samej populacji. Czyli u nas taka będzie decyzja. Gdyby jednak statystyka testu była wyższą wartością od krytycznej, to byśmy powiedzieli, przypadek pierwszy, istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli hipoteza zerowa jest niepoprawna, a lepiej jest interpretować hipotezę alternatywną, która mówi o tym, że te dystrybuanty pochodzące z dwóch prób są różne, a więc nie możemy powiedzieć, że te rozkłady są takie same, one są różne.